Tu kiedyś był budynek. Jest kupa gruzu. Taki stan nie tylko przeszkadza, ale też zagraża mieszkańcom dzielnicy Sośnica w Gliwicach. Bo to wygląda strasznie, nie? No. Mamy nadzieję, że radni naszego miasta coś zadziałają w tej kwestii, zrobią z tym porządek tutaj, nie? Przecież tu dzieci nawet nie mają żadnego skweru w Sośnicy. Nie ma żadnego parku, żadnego w sumie takiego fajnego placu zabaw. A jest plac, można to z pożytkiem wykorzystać. To na pewno nie fajnie to wygląda jakoś estetycznie. No, ale może i też zagraża komuś, bo tam wiadomo, czy dzieciaki, czy ktokolwiek tam może wejść sobie krzywdę zrobić. No, powinni coś, jakieś władze miasta, czy nie wiem, kto tam jest odpowiedzialny za to usunąć. Budynek był własnością kobiety, która zmarła w latach 50. ubiegłego wieku. Wiadomo, że żyje co najmniej jeden spadkobierca, ale mieszka w Niemczech. Wszczęto procedurę odnalezienia go. Udało się niemieckiemu Czerwonemu Krzyżowi, ale spadkobierca postanowił pozostać anonimowy i nie wykazał chęci zajęcia się budynkiem. Były gliwicki radny Jan Pająk rozpoczął korespondencję z wszelkimi możliwymi instytucjami w sprawie rozbiórki budynku już 9 lat temu. Gdy ten zaczął się sypać, ściany zaczęły pękać i swoim stanem zagrażać mieszkańcom, w 2016 decyzją wojewody udało się budynek wyburzyć. Na uporządkowanie terenu z gruzu pieniędzy jednak już brakło. Od tego czasu góra stoi i zarasta. Rozbiórkę zlecił Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gliwicach. Jest jedna podstawowa wykładnia PINBUD-u, który w odpowiedzi, których tutaj troszeczkę mam, z różnych miejsc, oznajmił, poinformował mnie, że Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego nie jest od sprzątania, tylko od usuwania zagrożeń. I dlatego nie zostały uruchomione pieniądze na wywiezienie tego gruzu. Zawiły stan prawny wiąże ręce urzędnikom. Wprost o kuriozalnej sytuacji mówią w Gliwickim Urzędzie Miejskim. Dodatkowo śmieci w tym miejscu ciągle przybywa. Działka jest prywatna, nie jest miejska. Natomiast problem jest jak najbardziej miejski, ponieważ mamy przy ulicy dosyć ruchliwej składowisko gruzu, które w tej chwili zamienia się w śmietnisko. Jest to zupełnie niezrozumiałe, że w 2016 roku inspektorat, który usuwał ten budynek, wyburzał go, nie zabrał i nie posprzątał tego terenu, twierdząc, że to jest nie jego sprawa. No, naszym zdaniem jest to jego sprawa i będziemy w tej sprawie korespondować dalej, będziemy w tej sprawie starać się zmusić władze rządowe do wywiązania się ze swoich obowiązków. W przesłanym do redakcji TVS oświadczeniu powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Gliwicach twierdzi, że nakazanie posiadaczowi odpadów usunięcia ich, względnie egzekucja takiego nakazu, leży w kompetencji odpowiedniego organu Inspekcji Ochrony Środowiska. Do sprawy powrócimy.